Tak na szybko chciałam się podzielić świadectwem z rana. Dzisiaj zaspałam, można tak powiedzieć, gdzieś tak mniej więcej z godziną. Zawsze dużo szybciej wstaję, ale poszłam wczoraj późno spać. No i wstałam. Zanim wstałam, to zaczęłam w myślach. Przebudziłam się i w myślach zaczęłam modlić się. Zobaczyłam okna nie zasłoniłam. Zobaczyłam tak przepiękne niebo i nowo powstające listki na drzewach. Niesamowity widok. Słońce już tak ładnie świeciło. Te cienie, że rzucały się lśniące od słońca krople rosy. No mówię wam, przepiękny widok. Nie chciało mi się za bardzo wstawać. Chciałam jeszcze ten poleżeć sobie. Pan do mnie powiedział, zapraszam cię. No, tak, dostałam takiej mocy. Podniosłam się. I wyszłam na podwórko. Ubrałam na siebie swetry jeszcze, żeby nie było mi chłodno. Ale zanim nie wychodziłam, to pan jeszcze powiedział, żebym wyciągnęła pranie i wywiesiła. I to dla mnie takie było dziwne, bo zawsze tak sobie w głowie utarłam to, że on wstaje, no to pierwsze, żeby pomodlić się z panem, pobyć, ale to też taki pan mi pokazał, że on nie chce rytuałów, tylko on chce ze mną rozmawiać, on chce ze mną być wszędzie tam. Gdzie ja idę i cokolwiek robię, to żeby w tym wszystkim był Pan, ale to żeby nie było tak, jak ja sobie obmyślę, bo Pan mnie chce prowadzić każdego dnia tak, jak On to wszystko wymyśli. No ale się długo nie zastanawiając, wzięłam to, spakowałam pranie. Najpierw kurom dałam moim ten jedzonko, a później zaczęłam rozwieszać pranie. W międzyczasie zaczęłam modlić się językami i rozmawiać z Panem. I pogoda tak przepiękna. Ptaki tak cudownie śpiewały. I usłyszałam, jak Duch Święty mówi, że to jest właśnie życie, że On jest dawcą życia, że wszędzie, gdzie nie spojrzę, na trawę, na drzewa, na krzewy, na ptaki latające, to On jest dawcą tego życia i On chce, abyśmy się tym wszystkim cieszyli, abyśmy byli skupieni na uwielbieniu dla Pana, ale nie, żeby to było takie sztuczne powtarzanie, wyuczone, tylko naprawdę, żebyśmy zobaczyli wspaniałość Boga, Jego różnorodność, wielkość, moc. I tak z rana jeszcze tak chodziło, taka byłam zakręcona, można tak powiedzieć, ale ten czas z Panem jest po prostu, no daje siłę, żeby mieć dobry dzień dla Niego przede wszystkim. No i nie tak ubrany w schematy, tak jak no, mi się wydawało, tylko tak jak Pan chce prowadzić, żeby to wyglądało wszystko. Później pochodziłam jeszcze sobie z psem w międzyczasie, no podziwiałam, wychwalałam no, Pana i później przyszły mi takie myśli, że bojaźń przed Bogiem jest bardzo dobra, ale kiedy nie ma miłości i życia przed tym wszystkim, to jest martwa religia, a Pan nie chce, żebyśmy my wchodzili w martwą religię, tylko żebyśmy byli pełni miłości, pełni zachwytu dla Boga. Abyśmy niczego nie przegapiły i żebyśmy poddały się, każda jedna, żebyśmy poddały się Duchowi Świętemu, bo to Duch Święty każdą jedną osobą prowadzi tak, jak On chce. I po raz kolejny
Pan mówi, że to od miłości trzeba zacząć, powrócić do tej pierwszej miłości, do tych zachwytów, bo ta miłość będzie motorem napędzającym do tego wszystkiego, a nie tak jak my chcemy, to doktrynami, tak jak wyżej pisałam, i sami się ograniczamy, mało tego, że sami siebie, to jeszcze innych wprowadzamy w błąd, bo chcemy po swojemu robić, a nie tak jak Bóg chce nas prowadzić. Wiecie, kochane, błogosławiony dzień we wspaniałości od naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jemu chwała na wieki.